zatytułowaliście tę, bo tutaj to jest, to jest wasz pomysł, wystawę La. I ten zbitek słów, albo ta sylaba, to jest wynik nieprzypadkowy. Tak, to jest wynik naszych imion. Czy dobrze mnie słychać? Tak, jak przedstawisz jeszcze mikrofon bliżej, to będziecie doskonale słychać. To jest sylaba, która określa nas, nasze imiona, Leszek a Ania. No i też pierwszy człon nazwy naszej formacji, La Grupa. No i to jest proste hasło, prosty element, którym się posługujemy już od kilku lat i w ten sposób tworzymy, już tworząc tę formację formalnie. La Grupa tak przez 2P? La Grupa? Nie, czy jest to zwykła grupa. Polska grupa. Polska grupa. To wybaczcie, że ja teraz wkroczę także. Nie, chociaż no ja z góry wybaczamy, wkraczaj. Ja z góry akurat mówię wybaczcie, gdyż ja jak się wkręcę, to możemy popłynąć. No właśnie, ale zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a tak mi się wydaje, czy ty sobie nie przypisujesz prawa do definiowania w imieniu Leszka? Nie, bo każdy definiuje prawo, póki możesz, póki się Leszek nie wkręca. No właśnie, będę poprawiona. Ja widzę, że różnica i kompatybilność między wami jest taka jak w pracach, o których rozmawiamy, ale już państwo rozumiecie skąd ta różnorodność. No ale na tym też polega ciekawość i waszej twórczości i was dwojga. Leszku, zdementuj to, co powiedziała Ania, lub uzupełnij. I dobrze to nazwałeś, bo to jest taka, jest to forma demencji na mojej własnej, a nie demencjami. Ale zdementuj, a nie zdemencji. Ale ładne. No może nie zdementuję, ale uzupełnię. Bo ja jestem takim człowiekiem, który jest na pograniczu umysłu ścisłego i zupełnej entropii, tak? Umysłowej, to jest taki balans, staram się zachowywać i jest też taki ten umysł ścisły we mnie, co jest straszne, bo nie lubię być ścisły. Ale i w sumie la to definiowaliśmy to już wiele razy. La, dopytywaliśmy się nawet la w wielu utworach, chociażby od znanego każdemu utworu do filmu Dziecko rozmary, gdzie jest piękne la, dużo, dużo la, tak. Samo la. Ale głównie chodziło właśnie tak, jak Ania dobrze zaczęła, że la to są pewne inicjały, tak, la. Nawet był taki moment, że chcieliśmy wszystko, co stworzymy, nazwać Z przedroskiem la. La coś, tak? Jak chcieliśmy Strada, zrobić pewien pojazd mobilny do zaprezentowania sztuki, ale specjalnie zrobione jako design, to też nazwać to mieliśmy La Mobil. Ale już to zrobił Fellini, więc po co powtarzać coś doskonałego? Nie, no, może się sugerować. Już się powtarza. Jeszcze wtedy nas nie było, więc nie było doskonałe. Niestety, tak to mogę nieskromnie powiedzieć. Ale lubię Felliniego, naprawdę pięknie. Ja też. No dobrze, no to mamy już wyjaśnione tę nazwę wystawy i La Grupa będziemy obserwować ją dzielnie. Do tego może na chwilę wrócimy, ale za chwilę wrócimy, ale chciałbym zapytać się o początki, bo to jest po to ta rozmowa i po to spotkanie, żebyśmy się dowiedzieli o waszych początkach. Może zapytam się, ponieważ czytałem biogramię, zapytam się tak edukacyjnie o waszych profesorów z SP, o waszych opiekunów, bo zdaje się, że troszeczkę w inną stronę i w innym kierunku oni was pchali, inaczej, oni nas tak? w ogóle nie pchali, to znaczy my czy mieliśmy taką trochę sytuację, bo najpierw byliśmy u jednego profesora, no potem zmieniliśmy pracownię, dlatego że pomieszczenie było zbyt ciemne i po sąsiedzku była pracownia profesora Sapetto, który miał białą przestrzeń, ona nam się podobała i była doświetlona odpowiednio, po prostu ją wyczyścił i zadbał o tę pracownię. I to było niby takie samo pomieszczenie w sensie przestrzennym, ale ono miało warunki odpowiednie do pracy i naprawdę oświetlenie i tak dalej. I ona tchnęła pewną nowoczesność, ta pracownia, w akademię, czyli on starał się to jakoś tam wyposażyć i tak dalej. No, dbało o studentów i tak naprawdę
Docenialiśmy jego twórczość. Okazało się, że ma bardzo fajny charakter, że jest przyjemny, że jest dowcipny i w ogóle atmosfera w pracowni jest wspaniała. I to było podstawą do zostania u niego na dyplomie, a nie to, że on miałby nas w jakąkolwiek stronę pchać, bo już to raczej nie ten etap. A poza tym wydaje mi się, że chyba jesteśmy zbyt upierdliwie intensywnymi jednostkami, żeby się poddawać presji profesora, czy dla niego iść do danej pracowni. Raczej doceniamy twórcę i doceniamy jego dorobek i idziemy wtedy w ramach tego ukłonu dla jego twórczości, a nie dlatego, że chcemy się od niego czegoś nauczyć, w tym sensie, że on miałby nas prowadzić. Leszku, raczej w ramach dialogu. Leszku, na pewno było u ciebie inaczej. A to ja znowu mam demencję, dobrze. U mnie było też podobnie, chociaż ja z biegiem czasu dostrzegam, że jednak nawet mimo tego, że pewne rzeczy negujemy, kiedyś miałem takie założenie, że lepiej, żebym coś zanegował, bo i tak z tego coś wezmę, niż gdybym to przyjął w całości, bo wtedy... I w sumie tak było z profesorami, nieco ich negowałem, ale coś zostało. I to uważam, że to co najlepsze. Oni wypuścili was w świat i jak myślicie, gdyby się pojawili tutaj, to byliby entuzjastami, zrobili korektę? Ja uważam, że ja bym się zszokował, gdyż już musieliby się przeteleportować. No ale gdyby. Z innego wymiaru. No tak. Natomiast, to wiemy, tylko gdyby się pojawiło. Nie, bo ileś wystaw, jakie mieliśmy do tej pory, rzeczywiście na przykład Sabetto wpadał na te wystawy. I robił fajne takie uwagi merytoryczne, bardzo przyjemne, ale takie... On jakby dalej czuło się, że on dba o... pozycji czułej krytyki. O taką... jakość. Nasz rozwój twórczy. Czyli traktował to poważnie, a nie tylko towarzysko, co jest bardzo przyjemne, bo on w ogóle tak traktował studentów. Myślę, że dość poważnie naprawdę do tego podchodził. Więc ja mówię o profesorach nie przypadkiem, dlatego że... Też się dowiedziałem, że przynajmniej ty, Aniu, nie wiem, Leszek, nie doczytałem, a dlatego, że o tobie więcej trochę miałem wiadomości. Bo ja strasznie długi życiorys. Tak, może. No ale też o jeden dzień dłużej żyjesz od Leszka, więc trzymajmy się tego. No, o ten jeden dzień. Więc, no wiesz, co może zrobić jeden dzień? To ja jestem bardzo skromny. Leszek jest, nie wiem. Że ty uczysz też, prawda? Uczyłaś malarstwa, że ty gdzieś... We dwoje. Ja uczyłam najpierw architektury, będąc asystentką w katedrze projektowania, jeszcze na Wydziale Architektury. I rzeczywiście tam przez 3 lata uczyłam naprawdę gęsto. Natomiast Leszek uczył w różnych miejscach, w domach kultury czy ogniskach i tak dalej. Ja też uczyłam też w liceum plastycznym, więc my tak naprawdę uczymy, a później zaczęliśmy wspólnie uczyć i wykorzystywać doświadczenia jednego i drugiego Belfra, zarówno jeśli chodzi o kwestie malarstwa i rysunku, jak i o kwestie związane z architekturą, więc połączyliśmy nasze sposoby i jakieś fiksacje, jak doprowadzić do mobilizacji kogoś, kogo uczymy, i z tego wyszedł fajny miks. Pytanie. Często uczymy razem, a czasami uczymy oddzielnie. Wyprzedzam pytanie z publiczności. Czy każdy ma talent do tego, żeby malować? Czy każdy z nas mógłby... Każdego można nauczyć w sensie technicznym, technologicznym. Jeden będzie dłużej, mu ten proces zajmie, drugiemu krócej, co wcale nie oznacza, że ten, który jest utalentowany, szybciej dojdzie do pewnego poziomu bazowego, załóżmy, niż ten, który miał dużo gorszy start, bo miał teoretycznie mniejsze doświadczenie, już na przykład, bo nie pochodzi z takiej rodziny czy coś, albo po prostu ma mniejsze predyspozycje, ale z powodu swoich ambicji czy z powodu dużej pracy i takiej pewnej pokory w związku z tym, jakie błędy popełnia i jak się na tych błędach może nauczyć, ten może dojść szybciej do tego bazowego, pozytywnego poziomu. Czyli
Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia, ale my się podejmujemy nauczyć każdego, dlatego że uczyliśmy bardzo, bardzo różne jednostki, które były i trudne w sensie psychicznym, trudne w sensie braku predyspozycji, tudzież były predyspozycje, a był brak chęci, także zajmujemy się zarówno mobilizowaniem ucznia, ogólnie rzecz ujmując, czy to jest młody, bardzo młody uczeń, czy to już jest bardzo, bardzo, bardzo dojrzały człowiek, to nie ma znaczenia. Przy pewnej obranej odpowiednio dla danej osoby metodzie można to zrobić. Czyli jest nadzieja dla mnie. Znaczy nie, publiczność o to pyta. Tak, jest nadzieja. A żeby dojść do pewnego poziomu bazowego, jak zrozumiałem. Potem może być tak, już tak, tylko... Tak, tak, tak. No bo później to pytanie tylko muszę dalej, sprawdzić, do pewnego rzemiosła, sprawdzić które... kontekst rodzinny jeszcze tylko. Oczywiście nie od razu nie będę... A to jest dobrze. Ważne. Trochę sobie dworuję, bo z Anią i z Leszkiem o tyle się pysznie rozmawia, że za każdym razem, jak się spotykamy, to sobie wybieramy, nie wiem, czy zobaczyliście, zawsze kończy się jakieś wydarzenie. Przecież po Stępniewskim siedzieliśmy bardzo długo, prawda? Mhm. I jakoś rozmawialiśmy i za każdym razem na jakiś inny temat. I się sobie pomyślałem, że pociągnę przez chwilę edukacyjny wątek, myśląc sobie, że gdyby w szkole było więcej artu, to być może bylibyśmy łagodniejsi wobec siebie. Być może. To taka puenta na koniec tego działu. Jakby ktoś z Państwa chciał dopytać Ani i Leszka, to oni przecież zostaną tutaj do rana z Państwem. Galeria. Jesteśmy w galerii. Uważacie, że nadal jest to miejsce ważne dla dzieł? Możecie mówić szczerze, najszczerzej. No, pokazaliście się tutaj, wybraliście jakieś prace spośród dziesiątek swoich prac, setek właściwie, bo przecież myśmy byli z panią Edytą Skowrońską i oglądaliśmy te wasze prace. No, jest setki, prawda? Wybraliście 20, żeby pokazać, a przecież można pokazać na bardzo różne sposoby teraz wasze prace, w ogóle dzieła można pokazać na bardzo różne sposoby. A jednak galeria wydaje się takim ważnym miejscem. Ja wspominam to doświadczenie Lecha Batorego, który od 5 lat nie miał wystawy i nagle jest między nami chemia. On wspominał przecież podczas tej rozmowy, że odebrał mojego maila i mimo, że nie pokazywał bardzo długo, że sprzedaje w internecie, że bardzo dobrze się sprzedaje, to jednak uważał, że takie miejsce od czasu do czasu jak galeria to jest miejsce, do których powinny być pokazane pięknie prace, obramowane, odrestaurowane wręcz lub nowe, dedykowane prace. Po co galerie w tej przestrzeni miejskiej? Czy to nie jest jakiś anachronizm? Czy to nie jest fanaberia? To wiesz, to wszystko zależy dla kogo. Ja za siebie będę mówił, bo często czasami mówię, że my, a bardziej za siebie powinienem. Ja jestem materialistą, lubię bezpośredni kontakt z... Analogowy. Tak. Wiesz, analogowy, nazwałbym to materialny. Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Może... Empiryczny. Może nie zachęcam bardzo... do dotykania, ale jest to materialne. I inne zupełnie odczucie jest, niż gdybyśmy... I do tego właśnie galeria jest bardzo ważnym elementem w kulturze chociażby, ponieważ jest to żywe muzeum, dlatego że bo się zmienia muzeum, to zazwyczaj jest muzeum. No. Mhm. Stare. No już nie wszystkie, ale... Wiem, ale jednak już to jest muzeum. Tak? Mhm. Ustawia nas. A galeria działa tak jakby, działa najbardziej współcześnie. Mhm. Działa na bieżąco, działa w czasie rzeczywistym. Ale co daje jeszcze do prac, do sztuki? Daje możliwość zamknięcia tej sztuki w ramy pewne. Ja na przykład uważam, że ja tworzę sztukę wizualną. Nie jestem stricte malarzem. Zajmuję się wieloma elementami sztuki wizualnej. Mhm. Poprzez pewne analizy odbioru obrazu kiedyś doszedłem do wniosku, że cały przekaz wizualny, który dociera do nas, odbieramy. Mhm. Tylko pewien jest dla nas ważniejszy, pewien mniej ważny.
Jeżeli byśmy te same obrazy wrzucili na przykład na drugą stronę ulicy, gdzieś w przestrzeni publicznej, jednak nie byłoby tej ramy. Galeria jest ramą do obrazu, do rzeźby, do działań, a świat naturalny, nie wiemy, gdzie się ta sztuka kończy czasami. Czyli galeria jest częścią. Ona jest właśnie czymś, co daje możliwość ekspozycji, ekspozycji takiej, która nie zakłóca. Bo to jest tak samo jak z muzyką. Gdybyśmy słuchali muzyki, gdzie są duże niuanse na autostradzie, niewiele usłyszymy. Tak samo jest, galeria jest takim pewnym miejscem spokoju w otaczającym nas świecie. Aniu, a dla ciebie galeria? Nie, jest ja mogę podobny. Tylko dodać tyle, że wspaniałe jest to, że tak jak tu wasza galeria pojawiła się jako akwarium, w którym jest ta sztuka ukryta i ono daje możliwość niezobowiązująco non-stop obserwować i kontemplować tę sztukę. I jednak w związku z tym ma jakiś aspekt edukacyjny, bo tak jak rozmawiamy tu o tym, czy można kogoś nauczyć i jak sprawnie można uzyskać pewien poziom jakiejś zdolności, powiedzmy, artystyczno-plastycznej. Można to zrobić dużo prościej, jeżeli ludzie byliby, czy społeczeństwo byłoby jakoś tam z tą sztuką zaznajomione, a szczególnie z jej przejawami dzisiejszymi, z pewnym eksperymentem, który jednak mimo wszystko w związku ze swoim ryzykiem, że się nie spodoba, że nie będzie zrozumiany, że przestraszy publiczność, jednak jest to właśnie ten element rozwoju, współczesny element, który musimy poznawać. Jeżeli ludzie wychowują się tylko i wyłącznie na jakimś archaicznym sposobie pojmowania sztuki i na archaicznych informacjach, które funkcjonują w obiegu, to oni zupełnie nie są gotowi na to, żeby tę sztukę współczesną, która gdzieś na świecie jednak bogato krąży, przyjąć. Słowem jest dużo przewidywalnej quasi sztuki, czy pop jakiejś kultury, prawda? Bo to trudno. No tak, ale popkultura wynika ze sztuki poważnej, która dzieje się w danym czasie. Ja mam takie doświadczenie. Bez niej tej popkultury by nie było, bo ona gdzieś tam z tego czerpie. No tak samo jak cała rzeczywistość, która nas otacza wizualna, ona czerpie z tej gdzieś tam sztuki wizualnej, która funkcjonuje. Im więcej jej jest w danym społeczeństwie, czy w danym otoczeniu, kraju i tak dalej, tym lepiej. Tych przejawów różnorodnych, nie tylko jednotorowych, czy bardzo archaicznych. Tak, to trochę poprawiło się na przykład w komunikacji z plakatami i z koncertami, przy koncertach i przy teatrze. W kinie jest dużo, dużo, ale gdyby przyjąć, że ten pomysł artystycznych plakatów pojawiał się. One są przygotowane często na festiwale ekskluzywne i one są już tak podobne do siebie, że właśnie nie zwracam na nie uwagi. Ale dzięki temu też artyści mogą się pokazać. Dzięki takiej przestrzeni. I powiem Państwu przykład z tamtego tygodnia. Mieliśmy, czy sprzed dwóch tygodni w ramach festiwalu Zingera mieliśmy tutaj wystawę profesora Lecha Majskiego. No i opowiadamy profesorze, on tutaj siedzi, codziennie tutaj był gościem, przychodzili goście, była wnuczka z Zingera sama w sobotę, sama, osobiście, ale ze swoimi dzieciakami. No i mówię, Lechu, słuchaj, tutaj jest tak, że w pewnym momencie autobusy, samochody, ludzie idą, jest ta lawa tych pojazdów i one się zatrzymują. I to jest taki dowód na to, że sztuka działa. Tak jak koło właściwie wszystkiego przechodzimy bardzo obojętnie lub beznamiętnie, no to wywołuje jakieś emocje. No i on mówi, no wiesz, tak mówisz i tak dalej. I nagle, słuchajcie, w niewyreżyserowany sposób chodzi tutaj starszy pan i mówi, wchodzi i mówi, wszedłem tutaj po wodę, ale kreskę Majewskiego to bym poznał z końca tam Królewskiej. I wchodzi i mówię, dokładnie, pan mówi to, co ja mówię. I mówi, tak, pan a w ogóle nie wiedział, że Majewski mówi, Majewski, fantastyczny artysta, świetnie, bo to jest rozpoznawa.
Słowem mówię o takim przeżywaniu sztuki, której często mówię z Edytą Skowrońską, jak bardzo zależy mi, ale też i nam, Cielewcem, czy wam też, żeby sztuka była ekskluzywna, tak jak galeria, i inkluzywna. Jak to zrobić? Czy wy patrzycie w taki sposób, albo odbieracie sztukę w taki sposób? Czy ja może narzucam jakiś tryb myślenia? Może? Nie. Ona, sztuka powinna być wszędzie, bo sztuka to jest pewna... My analizując kiedyś sztukę, doszliśmy do takiego pewnego granicznego określenia dla nas, granicznego, że to jest coś, co ma stymulować. Nieważne akurat stymulować, nawet nie definiowaliśmy tego, jak stymulować, bo stymulacji może być bardzo wiele. W sumie otaczamy się wszędzie stymulantami. Tak. Wszystko ma nas stymulować. To zwiększa nasze możliwości działania i w sumie sztuka w tym jest chyba elementem jednym z najważniejszych. I tutaj... Przepraszam. No ja dodałabym tylko tyle a propos tej ekskluzywności, bo pomyślałam sobie, że czym jest ekskluzywny produkt? No to jest produkt, który dla nas jest jakościowo na najwyższym poziomie, od oprawy, która jest mu dana, czyli że on do nas dociera na przykład poprzez jakieś tam zamówienia w taki sposób, że jesteśmy przyjemnie zaskoczeni tym, w jakiej formie on dociera, ale też jego sama istota jest ekskluzywna, czyli ta ekskluzywność to jest jakaś wyższa estetyka, której my doświadczamy. No że to jest w procesie, prawda? Jest to cała od oprawy do opakowania, tym opakowaniem jest galeria, opakowaniem jest miejsce, w którym ta galeria funkcjonuje, czyli załóżmy, że tu oglądamy to jako akwarium, które jako coś właśnie takiego ekskluzywnego funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Ta przestrzeń publiczna, też jeżeli ona nie jest zdegradowana, staje się tą ekskluzywną oprawą dla tej już kapsuły. I w tej kapsule się pojawiają produkty. I teraz jeżeli te produkty, te elementy sztuki będą zrobione po macoszemu, nie będą tak naprawdę w procesie twórczym, nikt na nie nie poświęcił im odpowiednio siły, wiedzy, całej sprawności swojej, czasu, emocji, tak? To one nie będą czymś ekskluzywnym, więc nawet jeżeli ekskluzywną będzie przestrzeń, ekskluzywne miejsce, wszystko będzie super, to coś jest takiego, że jednak jest wyczuwalne, można wyczuć, można odebrać problem tego, czy dane dzieło jest już ekskluzywne, czy jeszcze nie jest, czy ono już działa, czy ono już jest, ma swój ciężar gatunkowy, czy jeszcze nie. I ja przez wiele lat to mnie strasznie frapowało, bardzo się nad tym zastanawiałam i marzyłam kiedyś jeszcze dawno, dawno temu o tym, że dzieła, które będę stwarzać, będą właśnie ciężkie. One będą miały swój ciężar, czyli będą miały wagę rażenia, czyli będą ekskluzywne, bo będą na najwyższym poziomie tego działania. I no, nieskromnie stwierdzam, że tak, już cieszę się z tego, że prace, które tworzę, w pewnym momencie mogę powiedzieć tak, one już działają i są, mają swój ciężar, one już są mocne, więc nie mam... I to jest przyjemne, tak, że już nie czuję, że to jest jakaś tapeta, już nie czuję, że to jest jakaś tylko dekoracja, tylko to jest tą ekskluzywnością właśnie pełną. No i jeśli przechodzimy do inkluzywności i ekskluzywności, bo rozumiem, że zgadzacie się też na to, że sztuka jest też dla wszystkich, prawda? Tak. Mimo, że może być ekskluzywna, powinna być, prawda? Dobrze, tu jestem spokojny. Więc ja chciałbym zapytać o ten układ i wybór prac, który był nasz wspólny, ale to jednak wyście proponowali. Owszem, wskazywaliśmy kilka obrazów, które bardzo nam się podobają i chcielibyśmy pokazać. Kilka przygotowaliście i dedykowaliście specjalnie. Ja tylko powiem Państwu, że po trzykrotnym jakimś chyba spotkaniu z Anią i z Leszkiem, na koniec pierwszego spotkania zobaczyłem to, co Państwo zobaczycie po swojej prawej stronie, po mojej lewej, a zatem te małe prace, które zaryzykowałem i to ja położyłem głowę. Otóż one są nieoprawione, tam nie ma pleksy, to są dzieła sztuki, które leżą na konsjerzu. To są trzy prace kolorowe i kilkadziesiąt, myślę około 30 prac,
które są narysowane przez Anię, prawda? Tak. I rozłożyliśmy je w taki oto sposób, jakie leżą. Ale byłem zachwycony tymi pracami i poprosiłem Leszka i Anię, żeby zechcieli zaryzykować i powiedziałem, że na pewno nikt tego dotykać nie będzie. A jeśli, to mamy rękawiczki i będzie można sobie ułożyć te prace jak na stole kreślarskim, ponieważ one dotyczą w dużej mierze architektury, jeśli nie wprost architektury, to tak, architektura krajobrazu też, prawda? Więc gdyby ktoś z Państwa chciał dotknąć, zobaczyć, przestawić sobie i ułożyć sobie tę historię po swojemu, to będą rękawiczki i będzie można sobie... One są policzone, proszę pamiętać, że jest tu 16 kamer. Gdyby ktoś z Państwa zapomniał zostawić przy stawieniu, bo tak... A wiem, co mówię, bo sam mam pokusy często. Kropka. Czy jak mi się coś podoba, to bym to chciał mieć w domu. No taka jest prawda. Wszystko jest do kupienia, proszę Państwa. I to są naprawdę bardzo, bardzo, chyba nawet bardzo ładne ceny, tak przy okazji, ale to nie taka była moja idea opowieści. Otóż w ostatniej chwili zdecydowaliśmy, że to będzie tam pokazane i że pokażemy to na pewno w taki, a nie inny sposób, a na ścianie widzicie Państwo wielkie formaty, duże formaty, w dużej mierze. I ostatnia moja opowieść, otóż wczoraj miałem tę przyjemność i tu się pochwalę, że to ja trochę tu zarządziłem tym ekspozycją. Ale byłem przeszczęśliwy, bo zacząłem wam opowiadać, jak ona powinna. Wyszliśmy sobie tam, na Królewską i mówię, zobaczcie, ułożymy sobie te obrazy tak, żeby było widać je z tej strony, przejdziemy przez ulicę, zobaczycie z tej strony. Musi ta galeria opowiedzieć pewną historię o was, o waszym talencie, o tym, co wy chcecie w tych obrazach opowiedzieć, ale musi być to jakoś spójne, mimo że jesteście jednak bardzo odosobnymi. Jesteście ze sobą, ale jesteście odosobnymi. W sobotę mi się rocznica ślubu. A mimo wszystko, mimo tego węzła, który wam ktoś narzucił, czy sobie narzuciliście, to jednak jesteście odosobnymi artystami, twórcami. I Państwo. Nie, bardzo, w ogóle nie zaplątałem się. Chcecie mnie w swoim węźle. Nie. Ja jestem wolny, bardzo dobrze się czuję. I tylko chcę powiedzieć, że jak Państwo zobaczycie, to te prace zupełnie inaczej pracują z tamtej strony, inaczej będą te dwie prace, które miały na początku być tutaj, ale żeśmy je przewiesili. Ja miałem szaloną przygodę, zresztą bardzo lubię obrazy, ale też doceniałem Waszą wystawę ostatnio, kiedy byłem z miesiąc temu u Was, to bardzo mi się podoba ten rodzaj ekspozycji i wydaje mi się, że tutaj jest to ułożone w pewną opowieść i chciałbym, żebyście kilka słów, kilka chwil poświęcili, dlaczego wybraliście te obrazy, czego oczekiwalibyście od tej przestrzeni albo no nie od widzów, nie od nas koneserów, od odbiorców, tylko czego oczekiwalibyście od tej przestrzeni, co ona miałaby opowiedzieć, co ona miałaby do opowiedzi, bo rozumiem, że galeria jest też taką współtowarzyszką, prawda, waszych dzieł. Ja może zacznę. Przede wszystkim to jest wystawa retrospektywna i tak naprawdę tutaj są prace, które sięgają jeszcze czasów końca studiów, ale no tak naprawdę dyplomu tudzież po nim. No i są też poprzez ileś tam lat w różnych miejscach, w których mieszkaliśmy i tworzyliśmy, gdzieś tam są ślady tych zmagań z tymi różnymi miejscami, bo w bardzo wielu miejscach mieszkaliśmy w życiu i no i to są efekty tego, tych przeprowadzek. Natomiast oczywiście są też prace najnowsze, więc przede wszystkim jest tu problem taki, że twórca, który ewoluuje, no my nie jesteśmy osobami, które robią cały czas to samo, tylko jednak jakoś tam przechodzimy przez pewne etapy i ostatnim etapem jest tak naprawdę pewien brak tematu i jakaś abstrakcja, ogólnie rzecz ujmując, można to w ten sposób nazwać, się wkradła. Przez kilka lat już tak działamy czysto kompozycyjnie głównie. I wyjście z pewnych tematów, które gdzieś nam jeszcze towarzyszyły, do tego braku tematu, no to była układa taka, się w temat. Tak, układa się w tę historię właśnie tej wystawy.
No i w taką pewną analizę, można by to nazwać pewnej dojrzałej decyzji, która wynikała z pewnego procesu twórczego, a nie została od tak hop siup sobie narzucona, czy że ktoś stwierdził, że będzie lepiej, bo albo po prostu taka moda się pojawiła i tak dalej. Więc to jest naprawdę dojrzałość tego procesu twórczego, który tu jest zarejestrowany przez te wszystkie lata tak naprawdę, w których on się rozwijał. Leszek? Ja się zgadzam. To przez ten węzeł, ale to nie, mam nadzieję, że nie gordyjski, tylko nie, ale słuchajcie, miłości. Zarządzany jednak jest różnica między węzłem a supłem, ale już wrzucę następny, żeby wybrnąć jakoś z tego węzła. Węzeł lepiej brzmi. No dobrze. Jak to jest z tymi wyborami? Dobrze. Wybory narzucają... O, wybory... To nie my wybieramy. To nie my wybieramy. Zdajemy się... Ja przynajmniej zdaję się na to, co dyktuje mi dzieło, które mam stworzyć. To dlatego to wszystko tak się zmienia. Też dzieło, ale dlaczego dzieło? Gdyż czasami to nazywałem, że przeprowadzam formę dialektyki z obrazem. Mhm. I każdy obraz jest... W sumie to jakbyśmy spojrzeli na moje obrazy, one się składają z doświadczeń, które przeżyłem. Nawet sam nie wiem, że je przeżyłem, ale gdzieś tam są w zakamarkach pamięci i one wychodzą na światło dzienne przy odpowiednim podejściu i się to zmienia. Czy to jest abstrakcyjne? Jak kiedyś, bo kiedyś tak jest, że był taki moment, że założyliśmy, że nie będziemy malować rzeczy, które o czymś opowiadają. Mhm. Tylko, że czy one są abstrakcyjne, bo sama abstrakcja także może nie być abstrakcją. Jeżeli będę chciał specjalnie namalować coś nieabstrakcyjnego, to wejdę w temat abstrakcji, a to już będzie to już będzie temat. Nie ma, jest i nie ma czegoś takiego jak abstrakcja pełna, ale dla mnie to w pewnym momencie była sztuka nieopisowa. Sztuka niesymboliczna, bo symbolizm to jest to, kiedy rysujemy cień albo światłocień, który jest symbolicznym światłocieniem. Kiedyś tak uczyłem ludzi, jak uczyłem ich rysunku. Namaluj ten cień tak, żeby twój umysł odebrał to jako cień, samoczynnie, biologiczny umysł, a nie żebyś ty dopowiedział, że to jest cień, bo w większości się spotykamy z symbolizacją pewną, a właśnie piękną rzeczą jest to, kiedy to samo. Był to taki też właśnie etap, kiedy dążyliśmy do oddziaływania na biologiczne części człowieka, jego umysłu, bo w sumie sztuka się u nas tworzyła, były różne etapy, naprawdę, to czasami mija pół roku, czasami rok, czasami dwa lata, etapy trochę się ewoluują, zmieniają. Tak. Mhm. I był taki pewien etap zdążeń, który dalej istnieje gdzieś, bo te etapy zostają, tylko że dochodzą następne, gdzie dążyliśmy do tego, żeby umysł reagował na odbiór wizualny obrazów bez odniesienia w stosunku do zapamiętanych historii, które miał, ale bardziej na poziomie biologicznym. Takie to może jest naukowe, nie, ale nie, ciekawe. No, właśnie, sam uszyłeś... Zachód słońca. Z jakiegoś powodu go lubimy, tak, ale nie wiemy dlaczego. Nikt się z nas nie zastanawia nad tym, dlaczego pewne rzeczy na nas wpływają jakoś w sposób właśnie stymulujący. I mieliście Państwo kompozycje. Teraz przykład dialektyki między twórcą a dziełem, czyli widownią. To tak mniej więcej ten dialog, rozumiem, wygląda. Bo on ja jest też jestem widownią. Tak, tak. To tylko, że tą, która jest na początku taka pojedyncza, a później jest zbiorowa. Lechu, jestem częścią. A jak jesteś, no tak, nawet jeśli jesteśmy twórcami, to jesteśmy też odbiorcami, prawda? Nawet pierwszymi. A one są już... Iż po ostatecznym podpisaniu, może po wszystkich korektach, już nie są właściwie waszą własnością, tylko własnością wszechświata. No, przez 3 miesiące online są własnością Station of Art, ale formalnie w umowach. Ale... Słuchaj, wyjąłeś to nam prawie że z umysłu, gdyż kiedyś mieliśmy taki pewien, stworzyliśmy dawno temu taki pewien e-mail,
które rozsyłaliśmy do różnych instytucji na świecie i to był e-mail, który przekazywał treść La Grupa i jej wiadomość dla świata. To piękne. Jesteśmy to właśnie, przecież, ale dlatego nam się dobrze, za każdym razem, znaczy ja mogę powiedzieć, że mi się doskonale z wami rozmawia i przebywa. Ostatnie zadanie przed wami, tutaj dla publiczności, nim państwo się rzucą do rozmowy, do oglądania, do robienia zdjęć, a potem wina i wody. Przypominam, że woda jest dużo, dużo zdrowsza i wody zaraz nie będzie na świecie, a wino i owszem, to chciałbym powiedzieć, zapytać się państwa, czy ciebie Leszku i Aniu, które prace są twoje pierwszą pracą, jeśli ona jest gdzieś tutaj na... No, ale w sensie chronologicznym. Chronologicznym, czy... tak. I która, a która jest ostatnią? I Leszku, też to jest pytanie i prośba do ciebie. Jedna z moich pierwszych prac, wydaje mi się, że chyba które tu byłyby najstarsze, to są Kutry i Łodzie, ta fragment serii. Tutaj ta w szczątkowej ilości one zostały, no bo gdzieś tam się rozeszły po odbiorcach. Mhm. Czyli to był tryptyk, tak? Tryptykowy? Nie, no to było ileś prac, to było prac chyba z 10. Ach, rozumiem, cała seria, okej, tak. Rozumiem. Mhm. I śmieszne, bo takie były dwie. Mhm. No i jedna już nie ma, ale została jeszcze ta. I to były takie pierwsze formy tej serii, która była serią dyplomową. A ostatnia twoja praca, taka najświeższa, którą... Ostatnie, no to są tamta, która zatańczyła przed chwilą. Zobacz, jak ona się upomniała o siebie. Ona ożyła. Zresztą ona i tak jest żywa, to no są tak, żywe byty, więc one prawda. Mają prawo się ruszać i ona się właśnie ruszyła. Także to jest jedna z takich dużych rzeczywiście z tego roku. Ale takie zupełnie, zupełnie ostatnie, no to są albo ten taki błękitno-czerwony mały kwadrat, który jest po państwa bardzo lewej takim stronie. Rzeźbiarsko potraktowanym tak. Malaturą. Oraz taki, który wisi obok tej, która zatańczyła, czyli taki rozszczepiony w pewnych elementach punktowych. Lubię go zresztą bardzo. To jest jedna chyba z ostatnich, najświeższych takich naprawdę, że się zastanawiałam, czy ona wyschła. Uważam, że chyba ostatni. Albo jedna z ostatnich. Nie, ostatni jest niepokazany. Ale... Tak. Ostatni się schował za ladą. Jest za ladą, jest tak spod... mega ostatni, bo że mamy... już naprawdę nie byłam pewna, czy ja go powinnam pokazywać, czy on rzeczywiście już spolimeryzował. Przychodzą takie czasy, że sztukę w nim sprzedawać spod lady. Leszek ma taki, od tak razu jak zdradzę to, co on za chwilę powinien powiedzieć tak naprawdę. Ja nie wiem, czy on by skłamał, czy nie. A to ja coś innego że ma tutaj obraz, który to bardzo... jeszcze się zastanawialiśmy, czy nie brudzi. Bardzo ciekawe, bo nie muszę... Naprawdę mega świeży. W każdym razie, jeśli nie spod lady, to nie lada sztuka jest Leszka, tak. Czyli? Nie lada. A który jest ale... najstarszy? Zobacz, la pytanie. Występuje. Lada, tak. Nie, bo ty Leszek nie masz chyba takich bardzo starszych obrazów tu. Ja bo ja to się odważyłam, żeby ja nie pokazać. Tak bardzo, tak. Miałem jeden, który nie miałam takiego zamiaru. Chciałem dać, ale tak z najstarszych... Lubisz portret swój, który ja bardzo lubię. Może ja powiem, bo będzie śmielej, prawda, niż to tobie. Autoportret. Jestem powiedzieć. Akurat ja kiedyś byłem nieśmiały, ale to mi przeszło. Ale tak, lubię swój portret, ale to proszę, ty powiedz, bo to ja o nim będę mówił jako osoba, która jest zaangażowana, a ty jako... Myśmy go widzieli u was w pracowni i ty byłeś zachwycony tym portretem. Ja przyglądałem się temu, było ciemno i już byłem najprawdopodobniej zmęczony. On nie robił na mnie takiego wrażenia. Zrobił wrażenie, kiedy Leszek zaczął negocjować cenę tego i że jak bardzo musi kochać, że wszystkie obrazy są tańsze niż ten jeden. Ale nie, trochę żartuję, ale potem jak wczoraj, tego nie mówiłem głośno, dlatego nie wiem, czy zauważysz, że wyeksponowaliśmy go na czy ja zaryzykowałem, on się pojawił tam, właściwie na taki welcome, bo uważam, że on doświetlony,
pokazany, wyeksponowany, wygląda naprawdę wspaniale, szczególnie, że odbija się w tym obrazie, czyli jest was, właściwie uzupełniacie się i wygląda nieprawdopodobnie i warto się temu przyjrzeć. Poza oczywiście całym warsztatem, poza pięknem tego obrazu, już nie mówię o eksponacie, ale to ja bym mógł mówić i mówić, a naprawdę jest to bardzo dobry obraz. Jeden z lepszych, który ostatnio widziałem. To tyle, więcej nic nie powiem. Więc... Ale to ja może powiem teatr, który jest najstarszy, a który jest najnowszy. O, tak jak no właśnie. Żeby było, że też powiedziałem. To z jednymi z najstarszych tutaj obrazów to są bardzo duże formaty, tamte 180 na 160. I do nich można by było podejść jak do takiego pewnego dyptyku, ponieważ one były robione w niedługim okresie czasu po sobie. Słowem, gdyby kupować do parę. To parę. Bardzo je lubię. Bardzo dobrze wygląda. Ja też się lubię, zobaczcie, że one bardzo, stare, sobie cię znowu mówię nieskromnie, ale bardzo je lubię, bo są rzeczy, które lubimy i których nie lubimy. Bardzo je lubię. One są bez tytułu dlatego, że to było... Czasami dodają tytuł. Ale to jeżeli to jest tytuł skojarzeniowy. Nie maluję zaczynając od tytułu. Może kiedyś zacznę, ale dzisiaj mnie to... Nie fascynuje. Jeśli będziecie nadal malować tak, jak lepiej, to tytuły nie są aż tak istotne. Bo chociaż, wiesz, bo z tytułem jest tak, że to jest, ja to nazywam zawsze wejściem w literaturę, w obrazie. Obraz to sztuka wizualna, literatura to jest czysto intelektualna, używająca przekazu słownego, dźwiękowego, który ma symbolizować pewne zwroty myślowe. Czyli już ogranicza w jakimś sensie, tak? Nie, to są dwa różne przekazy, tak? Literaturę możemy odbierać poprzez słuch tylko, albo wzrok też nam do tego służy, ale jeżeli czytamy to, co słyszymy. O, jeszcze jest wyobraźnia jest i tak dalej. No dobrze. Ona jest zbyt duża. No jak widzicie Państwo, to tak naprawdę tak nasze rozmowy wyglądają i tylko, że to dzisiaj sobie wzięliśmy Państwa za świadków tej rozmowy i mam nadzieję, że Państwo dobrze spędziliście z nami czas, a przecież wieczór jeszcze przed nami i dzień, i kolejne tygodnie, kolejne wystawy. Ja zawsze kończę na dwa czy trzy sposoby. Po pierwsze mówię, jakie odbyły się wystawy w ostatnich miesiącach, Dawid Schab, można jeszcze sięgnąć na stronę internetową, zobaczyć i pocieszyć się tymi pracami. Raf Tarnawski, Tadeusz Kuduk, Antoni Rodowicz, wspaniałe prace i Wajda, Krzysztof Stępniewski, Lech Bator, Lech Majewski, Kasia Dorocińska, a następne to jest po was, po trzech tygodniach tutaj wystawy, Łukasz Jankiewicz, a potem będzie Stanisław Gajewski, Tomasz Ososiński, Wojtek Siódmak, Wienio, Józef Wilkoni, Robert Żytyński. To są wystawy, które planujemy. A plany mamy na kolejny rok. Właściwie zamykamy te wystawy chyba z fantastycznymi twórcami, więc Państwo obserwujcie i Facebooka, i Instagrama, i stronę Station of Art, bo chyba może być ciekawie, intrygująco. Chcieliśmy Państwa nie tyle zagadać i zająć jakoś specjalnie, ale chcieliśmy tymi rozmowami, czy tą rozmową jednak skierować światła przez chwilę na twórców, bo mam takie wrażenie, że trochę w galerii ludzie przychodzą, oglądają, ocierają się o siebie, uśmiechają się. Owszem, skupiają się na dziełach, ale zapominają o tym, że za tym zawsze stoi ciężka praca i ciężki talent. I wiele takich emocji, które są od radości po oczyszczenie twórców i na nich warto zwrócić światła. Mam nadzieję, że nie zabrałem go zbyt wiele wam, a skierowałem we właściwych lumenach na was i jeszcze raz bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj sami osobiście, ale też za tę pracę, bo sprawiacie nam ogromną przyjemność. Ania Kordowicz, Markuszewska i Leszek Markuszewscy, jakoby razem, a jednak osobno, połączeni węzłem, kulturalnie. Ale zaplątanym węzłem. Ale to są dwa różne sznurki. Postawmy już kropkę. Po prostu powiem krótko. Oklaski, proszę Państwa. Bardzo dziękuję.